Najlepsza nauka to wywołanie emocji. Ścieżka ekologiczna powstała przy przedsiębiorstwie utylizacji odpadów w Świdnicy, z pewnością ich dostarcza, a to w zasadzie dzięki jednej osobie. To była moja inicjatywa, moje marzenie tak naprawdę od kilkunastu lat, ale gdyby nie wsparcie mojego szefa, moich kolegów, koleżanek z pracy, to niestety ta inicjatywa nie ziściłaby się. Ścieżka powstała w 2014 roku. Od samego początku kierowana jest głównie do dzieci i młodzieży z terenu miasta Świdnica oraz gminy wiejskiej Świdnica. Nasze dzieci jako dzieci szkoły numer 4 bardzo często biorą udział w takich zajęciach dotyczących ekologii. Wyjeżdżamy w teren, bierzemy udział w różnego rodzaju programach, między innymi takim, który jest realizowany przez Urząd Miasta i firmę PUO. Najbardziej zaciekawiły mnie przyczepianie magnesów do odpowiednich koszy. Na magnesach znajdowały się szkło, odpady, na przykład obierki po owocach, buty i odpady, które miały trafić do pszoku. Najbardziej mi się podobała tablica z łazienką, ponieważ tam właśnie dowiedziałam się, jak oszczędzać wodę i energię. Najbardziej mi się podobały te drzwi, kiedy wchodziliśmy, bo to było wszystko przez baterie słoneczne, czyli dzwonek, i to było takie bardzo fajne. Najbardziej podobała mi się tablica z tym pierwszym pokojem, bo była tam taka firanka z oknem i naprawdę było tam dużo ładnych i fajnych elementów. Ścieżka podoba się dzieciom, ponieważ no jest to bardzo ciekawa forma przekazu. Dzieci mogą wszystkiego dotknąć, zobaczyć i przede wszystkim widzą, że my wszyscy wytwarzamy te odpady w domu, w którym miejscu to jest wytwarzane, gdzie, co może stać się potencjalnym odpadem. I to do nich przemawia. Przede wszystkim ze ścieżki możemy dowiedzieć się, w jaki sposób każdy z nas może chronić środowisko, czyli na przykład w jaki sposób segregować odpady, jak oszczędzać energię i wodę, w jaki sposób można wykorzystywać źródła energii odnawialnej. Przede wszystkim świadomość tego, jakie zachowania są proekologiczne, dużą wiedzę, a też dobrze się bawią przy okazji. A dobra zabawa to nauka. Nauka taka, która bardzo długo jest zapamiętana i dzieci nie muszą dużo czasu poświęcać, żeby nowy materiał przyswoić, ponieważ on samoistnie podczas takich zajęć czynnych wchodzi jak gdyby nam do głowy. Na pewno będę segregowała śmieci i będę też upominała ludzi, którzy zostawiają śmieci na trawie lub po prostu śmieci, nie wrzucają ich do odpowiednich koszów. Sposób pokazania, w jaki to sposób było ukazane, ogólnie te plansze były bardzo fajne. Ta ścieżka też była bardzo pouczająca. Myślę, że to była jedna z fajniejszych lekcji. Takie inny sposób było to pokazane. Dzisiaj nauczyłam się bardzo dużo. Przede wszystkim nauczyłam się, że trzeba segregować odpady. Dowiedziałam się, jak się robi kompost. No i jeszcze wielu innych bardzo ciekawych rzeczy. No będę naprawdę upominała ludzi, którzy śmiecą w lesie, nie sprzątają po swoich psach. Uważam, że taka lekcja jest fajniejsza. Tak? Jest to fajnie pokazane i myślę, że bardziej, bardziej się nam to podoba, że lepiej jakby pamiętamy to później niż ze zwykłych lekcji, takich jak mamy w szkole.